właściwie u szczytu sławy, powodzenia, roztańczona Loda styka się z II wojną światową. Wraca do kraju. Już przedsmak wojny pojawiał się, ona była wtedy za granicą i wraca do kraju. Jest inaczej troszeczkę. W listopadzie wychodzi za mąż, za Georgesa Golębiowskiego. Ale 39. 39 roku, czyli i wtedy. Jest wojna. No, tak, jest już wojna, tak, tak. Jest. I jadą, to jest chwilowe zawieszenie broni, chwilowy pokój na ówczesnych zasadach. No, jadą przez Węgry, przez Budapeszt, przez Włochy północne do Szwajcarii. Podróż jak z takiego filmu Grand Budapest Hotel. No ale samochód na szwajcarskich rejestracjach może jechać. I Georges proponuje żonie, żeby została w Lozannie z matką. A ona mówi, po moim trupie, gdzie ty, tam ja. To też dobra szkoła wyniesiona z domu, bo mama Halama nigdy nie zdecydowałaby się opuścić Rosji z dziewczynkami, a bez męża. Dopóki go nie wypuszczą z więzienia, nie wracamy. Jeśli wracamy, to razem. Jak nas nie wypuszczą, to zostajemy, jesteśmy razem. To też bardzo ważna lekcja, to bycie razem, bycie solidarnie, bez względu na różnice. Bo na przykład córki pomiędzy sobą bardzo się różniły, ale jeśli trzeba było się wspierać i wzajemnie zastępować, to też się wspierały. Te dobre cechy charakteru właśnie okażą się bardzo potrzebne w czasie II wojny światowej. I Loda Halama potrafi się przestawić. Właściwie szybko zapomina, że jest gwiazdą, że taniec jest jej żywiołem i siłą i rzuca się w wir pomocy po prostu dzieciom, osobom chorym. I właśnie tutaj poprosimy pana o kilka słów na ten temat. A jeśli chodzi w ogóle o Lodę, to jest to bardzo ciekawa postać także od strony konspiracji. To dzięki tym wspólnym, bardzo dziękuję za te wspólne dni spędzone w Najazdowie, bo wtedy wyszła ciekawa rzecz, którą uważam, że powinna trafić w ogóle na karty podręczników historii. Była to jedna z najlepszych konspiratorek i zorganizowała jedną z najlepszych, bodaj nie największych akcji ratowniczych na terenie Rzeczpospolitej Ujazdowskiej. O Rzeczpospolitej Ujazdowskiej zaraz powiem. Natomiast Loda Halama, 23 żołnierzy Westerplatczyków uratowała od niechybnej śmierci z rąk Niemców. Część wyprowadziła jako gruźlików, część jako zmarłych. Wszyscy oczywiście żywi. I wyprowadziła ich na ulicę Górską do schroniska. I to jest teraz najciekawsze. Schronisko nigdy nie zostało zdekonspirowane. Nie podlegało Armii Krajowej, ale nie zostało zdekonspirowane do samego Powstania Warszawskiego. I to jest bardzo ciekawe pytanie już dla historyków II wojny światowej. Jak jedna osoba, możliwe, tancerka, tak, bogini rewi międzywojnia, przyjaciółka Krucha Bodo. Istota. Tak, krucha istota, wspaniała tancerka, a zrobiła akcję lepszą niż cały Kedy w Armii Krajowej. No, pan powinien pisać tę książkę, doprawdy, doprawdy. Ja uważam, znaczy Loda to była taka organizacja konspiracyjna strażacka, Skała się nazywała i to raczej ci faceci się zajęli wyprowadzaniem, a Loda tą praktyczną stroną organizacyjną, czyli tym, żeby w tym szpitaliku zorganizowanym ad hoc w schronisku nie zabrakło niczego. Ale żeby też nikt się o nim nie dowiedział, to było bardzo ważne. To było bardzo ważne. A te dokumenty, które przeglądaliśmy razem, to są dokumenty, które domagają się uporządkowania. To są dokumenty z archiwum pani Zofii Rybickiej, która była jedną z mateczek na Ujazdowie. Mateczki to jest oddzielna historia. To jest wspaniała postawa bardzo wielu warszawianek. Zaczęła się już w 1939 roku, kiedy to pani generał Sosnkowska, pani generała Albrechtowa, Izabela Radziwiłłowa, wszystkie tłumnie, ale nie tylko one, wszystkie różne pani w różnym wieku warszawianki po prostu zbierały w menażki jedzenie i nosiły do szpitala.
szpitala Ujazdowskiego. Powiedziałem o Rzeczpospolitej Ujazdowskiej. A Rzeczpospolita Ujazdowska, skąd ta nazwa? Otóż szpital Ujazdowski był jedynym szpitalem, który był oczywiście częściowo zbombardowany, ale był jedynym szpitalem, który był objęty konwencją genewską, a więc pacjenci, głównie żołnierze polscy z kampanii obronnej 1939 roku, mieli prawo do noszenia mundurów i było prawo do polskiego komendanta. I kiedy się przechodziło przez furtę przy ulicy Górnośląskiej 45, wchodziło się na teren tego zielonego Ujazdowa, bo to był, nie było jeszcze trasy Łazienkowskiej, między piękną Agrykolą, Skarpą Warszawską i Parkiem Ujazdowskim. Tak, to był wielki teren. Ogromny, wielki. Jest połączony kolejką i na ten teren wchodzili ludzie, gdzie na co dzień łapanka, gestapo, Niemcy, przecież obok zaraz Szucha jest tutaj po sąsiedzku, a wchodzi się na Ujazdów i nagle żołnierze w Polsce, w polskich mundurach z orzełkami, komendant, najpierw kucharski, później przecież wielki Mojżesz, Leon Strel, bo Mojżesz, bo przeprowadził bezpiecznie ze szpitala maltańskiego wszystkich, nikt nie zginął w czasie powstania, do szpitala ujazdowskiego. Także o szpitalu ujazdowskim można opowiadać. Państwo rzucą nazwisko, a ja powiem, że ma jakąś koneksję ze szpitalem ujazdowskim. Marszałek Piłsudski, proszę bardzo, pięciokrotny pacjent szpitala ujazdowskiego. I tylko Loda tam, Halama, i tylko proszę tam bardzo. Chciał leżeć, tylko tam. Tylko ufał tam. Tylko bo on nie lekarzom znosił konowałów. Wojskowym. On w ogóle nie znosił lekarzy i konowałów, jak mówił. Natomiast on szanował tylko lekarzy wojskowych. Dlatego też dlatego takim ulubieńcem był Bolesław Wieniawa-Długoszowski, który w tym, tutaj jak oglądaliśmy właśnie na tym kieliszku szampana, on by się świetnie czuł, znając jego tradycję. No tak, no zresztą z Bronisławem Wieniawą. Dobrze byłoby się Bronisław tam Wieniawa wybrać, bawił proszę się Państwa, ze wszystkimi artystami. I zobaczyć to, co jeszcze mamy w muzealnych zbiorach, w pamiątkach. Zapraszamy serdecznie. Zbiory są bardzo ciekawe. Staramy się poniekąd coś pokazać właśnie poprzez, czy to poprzez różne czasopisma, czy właśnie teraz, no, dzięki książce zaistniało. W naszym muzeum jest różaniec, którym muzeum jest bezpłatne w Zamku Ujazdowskim. Zapraszamy serdecznie. To taka reklama, ale dlaczego skazana. Mówię, że warto? Dlatego, że jest tam eksponat, który jest dokładnie związany dzisiaj z tym tematem i z książką. I tak, z Lodą Halamą. Tam jest, w naszym muzeum jest różaniec zrobiony z łusek przez żołnierzy, podarowany Lodzie Halamie. I on jest u nas na wystawie, także zapraszamy, proszę odwiedzać.